Jesteśmy pod stacją Orlen, gdzie na jednym z dystrybutorów jest ta słynna karteczka o braku dostępu do paliwa. I ta sytuacja zaczyna już poważnie oddziaływać na pozycję konsumentów, osób, które chcą zatankować, ale przede wszystkim na cały rynek paliwowy. Dzieje się w istocie coś niebywałego. Pierwszy raz mamy do czynienia z tak wielką obniżką cen wyłącznie na wybory. I ten mechanizm budzi uzasadniony niepokój. Niepokój, który skłonił mnie do tego, żeby zapewnić Państwa, że działanie obecnego zarządu Orlenu i w szczególności Daniela Obajtka będzie rozliczone. Dzisiaj prezentuję zawiadomienie do prokuratury, w którym informuję prokuraturę o możliwości działania przez zarząd spółki, w tym Daniela Obajtka, na rzecz szkody tej spółki. Jak działa cały ten mechanizm? Wyobraźcie sobie Państwo, że Orlen to taka duża nasza narodowa rodzinna firma, której kierowanie powierzamy jakimś osobom, w tym wypadku to jest zarząd. I te osoby w sposób umyślny działają na szkodę tej firmy, przynosząc nam wszystkim realne szkody, niektóre z opóźnionym zapłonem, bo to, że dzisiaj płacicie za paliwo w okolicach 6 zł, nie będzie trwało wiecznie. Już po wyborach to paliwo znacznie zdrożeje, wzrośnie inflacja i podrożeje żywność. I tej sprawy nie można zostawić bezczynnie. Ja oczekuję, że to zawiadomienie, w którym szczegółowo prezentujemy cały mechanizm myku paliwowego, cudu przy dystrybutorach, który ma swój początek właściwie mniej więcej na etapie ogłoszenia daty wyborów i będzie trwał tak długo, jak długo na rządowym pasku zarząd spółki będzie się troszczył tylko o wynik wyborczy partii rządzącej, a nie notowania spółki. My chcemy, i z tego miejsca powiem to bardzo wyraźnie, szczególnie pod adresem reżimowej pornostacji telewizyjnej, my chcemy stałego, taniego paliwa z niską akcyzą i z niskimi podatkami, a nie machlojek na paliwie takich, jakie właściwie dzisiaj się dzieją, czyli w moim politycznym mniemaniu po prostu ono dzisiaj kosztuje mało po to, żebyście potem za nie zapłacili więcej. Dlatego chcę zawiadomić prokuraturę i dzisiaj to pismo do niej wpływa. Przede wszystkim jest ono adresowane do wszystkich członków zarządu i uważam, że doszło do naprawdę uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w postaci przekroczenia przez skazane osoby członków zarządu spółki Orlen swoich uprawnień i również niedopełnienia obowiązku z działaniem na szkodę spółki. Czyli dzisiaj oni sprzedają to paliwo bardzo tanio, czyniąc gigantyczną szkodę spółce, ale nie tylko spółce. Oni szkodzą całemu rynkowi, dlatego że posiadając praktycznie pozycję, którą mogę śmiało nazwać monopolistyczną, oddziaływują na inne spółki, które zmuszone są do forsowania tak niskich cen, cynicznie niskich cen wyłącznie pod wybory, co później doprowadzi do odbicia i te ceny znacznie do góry wyskoczą. Ja w zawiadomieniu wraz z udziałem ekspertów od Kodeksu Spółek Handlowych i samego rynku paliwowego prezentuję cały ten mechanizm polegający na manipulowaniu cenami benzyny, cenami diesla przez zarząd spółki, w tym stricte interesie wyborczym. I co istotne, można tutaj zauważyć, jak trudno znaleźć racjonalne połączenie między współczesnym kursem dolara, ceną baryłki, a ceną na stacji paliw. I co z tego, drodzy Państwo, że na tym Orlenie, za moimi plecami, na wyświetlaczu widuje cena 5,99, jak i tak tego diesla w tej cenie dzisiaj zatankować nie można. I to jest również na konto zarzutów pod adresem zarządu spółki Orlen. Oni stwarzają realne zagrożenie nie tylko bezpieczeństwa państwa, ale również stabilizacji całego obrotu gospodarczego. To zawiadomienie do prokuratury ujmuje również wykresy, które ilustrują, w jakim momencie dzisiaj znajduje się cały rynek paliw i dlaczego te ceny zostały tak raptownie obniżone kosztem pewnych marży. Jest to marża rafineryjna i tak zwana marża lądowa. To w tym mechanizmie, co budzi moje szczególne zaniepokojenie, to jest rola samego Daniela Obajtka i zarządu spółki, który de facto nie działa tutaj poprzez tę super cenę na Orlenie paliwa widmo, którego zatankować nie ma w interesie długofalowym spółki, czyli naszego narodowego dobra, tylko właśnie w tym interesie politycznym stricte wyborczym. I ten manewr był prowadzony również na Węgrzech. Skończyło to się, tak jak wspominałem, wystrzeleniem inflacji i cen żywności. Dlatego to obszerne, kilkunastostronicowe zawiadomienie trafia dzisiaj do prokuratury i powiem, że mam naprawdę świetny pomysł, jak wraz z ekspertami skutecznie rozliczyć Daniela Obajtka. Otóż nabyłem specjalnie w tym celu 10 akcji należących do spółki PKN Orlen
I te akcje z dnia na dzień lecą na łeb na szyję. To jest dowód na to, że posiadam 10 takich akcji. Także nawet w sytuacji, może zakryję tylko swój adres i PESEL, czyli nawet w sytuacji, w której dzisiaj ktoś jest akcjonariuszem, może liczyć tylko na straty, ale po to jest mi potrzebne to, żeby być posiadaczem 10 akcji Orlenu, żeby później również na drodze karnej w imieniu już wtedy spółki Orlen wystąpić przeciwko obecnemu zarządowi z tym zarzutem po prostu działania na rzecz szkody spółki. Dlatego, drodzy, nie dajcie się złapać na ten paliwowy haczyk. Trudno na niego się oczywiście złapać, kiedy nie ma co zatankować. A zarząd spółki Orlen i Obajtek odpowiedzą za niegospodarność i za tą cyniczną grę polityczną przy dystrybutorach.